zastosowanie OZE. Jeżeli chodzi o zastosowanie odnawialnych źródeł energii, tutaj mamy szeroki wachlarz, chociażby zacznijmy od domków jednorodzinnych. Tutaj bardzo duże znaczenie ma budżet domowy. Taki zestaw odnawialnych źródeł energii w postaci fotowoltaiki, pompy ciepła czy rekuperacji może przynieść nam bardzo duże zyski w skali roku. Jeżeli chodzi o duże budynki mieszkalne, tutaj spółdzielnie wiodą prym i w dużych obiektach jak wieżowce zaczęto stosować w ostatnim roku instalacje fotowoltaiczne dla zapotrzebowania, zagospodarowania wspólnych potrzeb energetycznych, takich jak ciągi komunikacyjne, oświetlenie ich czy wreszcie windy. Dobrym przykładem jest tutaj budynek biurowo-usługowy Poseidon w Szczecinie, w którym zainstalowano bardzo mocną technologię OZE, mianowicie pompy ciepła gruntowe oraz fotowoltaikę. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Jeżeli chodzi o firmy, zakłady pracy, tutaj właściciele często decydują się na kroki związane z fotowoltaiką, chociażby duże instalacje 50-kilowatowe i wyższe są montowane czy to na dachach, czy na gruntach takich obiektów. Przynosi to takim firmom bardzo duże zyski i zabezpieczenie energetyczne.